Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego nowego programu, który nazywa się Svenska! W tym programie będziemy opowiadać o Szwecji, dawać trochę śmiesznych przykładów i będziemy mieć ładne okulary. Dokładnie. Tusia, jak widzicie, Tusia będzie mówiła po szwedzku i Tusia będzie dawała przykłady. Tutaj na przykład w dzisiejszym programie będą słowa, które brzmią tak samo, ale znaczą inne rzeczy. Dokładnie. W języku polskim też mamy takie rzeczy. Na przykład dam przykład laska i łaska. Zmienia się tylko jedna litera, a mimo to znaczenie jest bardzo inne. Na przykład zrób mi laskę, a zrób mi łaskę. Wiecie, no tak. W języku szwedzkim też są takie rzeczy i właśnie dzisiaj damy wam trochę jelów, mamy, nie? I dlatego dzisiaj damy wam takie kilka przykładów związanych z po prostu, no, szwedzkim. Po prostu w tym programie będą różne takie rzeczy śmieszne, fajne, związane ze Szwecją. Tutaj będziemy też pokazywać wam Szwecję, różne tradycje. Już dostałam kilka prośb na temat tego, czy byśmy pokazały święta szwedzkie, więc może coś zrobimy, bo no różnią się troszeczkę i jednak mimo wszystko szwedzka kultura i szwedzki język różni się od polskiego. Zanim zaczniemy, chcę wam powiedzieć, że tutaj leży nasz znany aktor Leonard. Tak zwana Chihuahua z Czarnobyla. Śpi sobie, śpi. No. Czemu ty gadasz u mnie? Kończę. No elo. Przepołóż się. Widać go. Nasza gwiazdynka. Jakbyście tak słyszeli dyszenie, to on tutaj nie gryzie. I jedyne, co chcemy powiedzieć, to język szwedzki jest prosty. Jeżeli chodzi o gramatykę, o ich budowanie zdań, słowa, jest to język prosty. Ale jeżeli już chodzi o wymowę i takie różne rzeczy, to... to trudniej. Dokładnie. Więc wiecie, więc to. Mam nadzieję, że wam się spodoba. I tak jak mówiła Marta, w takich oto odcinkach, gdzie będę mówiła, podawała słowa, będzie zakładała magiczne szwedzkie okulary, dzięki którym... staje się szwedką. Tak. Dzięki którym staje się szwedzką dziewczynką i dzięki temu będzie opowiadała, nie wiem czemu ja tak gestykuluję, ale będzie właśnie dawała nam na przykład przykłady z użyciem tych słów w języku szwedzkim, żebyście wiecie, wiecie się połapali. I od razu o dialektach. My mieszkamy na północy, przez co mamy dialekt północny, ale każdy Szwed mówi inaczej, każda osoba mówi inaczej, więc wiecie. Więc to już A jeden. Udało mi się! Pierwszymi słowami są wecka i weska. Brzmią podobnie. Wecka i weska. Losujemy dwa zdania. Tik! Ja ogólnie nie wiem, co to jest wecka. Ja bym się opowiadał weska. A to wecka to ja kurde nie wiem. Więc nasza maszyna losująca zawiodła, dała tylko jedno zdanie. Powtórz to zdanie z torebką. Ja mi się powiedziała weska. Dokładnie. Marta powiedziała, że ona chce kupić tą torebkę, ponieważ wecka oznacza ciecz względem chemicznym. Tak jak w języku polskim nie używamy słowa ciecz, tak na przykład o piciu. To jest... nalej mi to ciecz. Na przykład nie używamy tego, to jest wecka. A weska to jest torebka. To jest to, co się powiedziała. I to jest już zależy, czy to jest damska torebka, czy to jest tego. Ogólnie mówi się to na wszystko, nawet na plecak. Często ryksek mówi się też weska, czyli torebka. No, więc jedziemy. Mamy nadzieję, że w innych przykładach nas maszyna losująca nie zawiedzie. Drugim zestawem słów jest weg i weg. Więc teraz prosimy naszą maszynę losującą o słowo ping! O zdanie. Jest kamola om de der wegen. Wykręciera po Orgonsvigsvegen. Bardzo stworzyła dwa zdania. Du kan mola om den wegen. Jest kamola om de der wegen. Skamola on the wagon. Czyli ja zamierzam pomalować tą ścianę. A drugie zdanie. Du kan köra på Orgonsvigsvägen. Czyli ty możesz jechać po drodze Orgonsvika. Czyli jak widzicie, weg pisane przez jedno G jest to droga.
ale połóż się. Przez 1G to jest droga, a przez 2G znowu mankiet mi zawodzi. A przez 2G jest to po prostu ściana. Dlatego musicie uważać, to jest bardzo trzeba uważać w pisowni, bo czym można się pomylić i już zdanie jest inne, na przykład, że właśnie pojedziemy tą drogą, a piszesz pojedziemy tą ścianą. Czy ty widzisz jaki SMS? Kochanie, spokojnie, ja już jadę tą ścianą. Nigdy nie wiadomo. Pomaluję tą drogę. Zestawem trzecim jest Jata i Jana. Jata i Jana. Nasza maszyna losująca losuje zdania. Pik. Fuck. To po prostu się PN Jana today. Sypię z kolapą. Okej. Okay. Wiesz, co to jest ogólnie sypie skonat? No wiem. To jest ale taki down. No ja wiem o tym. Dobra. Tłusty list na potnie. Wiesz, co mi się to skojarzyło? Kojarzę takie spadki z telewizji. I one zawsze robią. Tłusty list na potnie. Więc jak widzicie, Marta stworzyła nam dwa słowa. Ma dwa. Co ja mam na słowa? Dwa zdania. Gdzie w jednym powiedziała, że ty musisz sobie kupić mózg w downie, tak tłumacząc na język polski, a w drugim zdaniu powiedziała, musisz słuchać swojego serca. Listen to your heart when he's calling for you. Czekaj, mam pomysł. Listen to your heart when he's calling for you. I to jest tak, Jana to jest mózg, a Jata to jest serduszko. Jak się pisze te? Ja zawsze mylę pisownię. Tak, wymienia się tylko i wyłącznie jedna litera, więc naprawdę, jeżeli uczycie się sami... Więc jeżeli sami uczycie się języka szwedzkiego, jest to dobra rada dla was, abyście uważali, bo jedna litera potrafi zmienić wszystko. Tak jak ja dałam już na początku przykład z języka polskiego, że laska i łaska to też dużo zmienia. No to tyle, że się kamera ci nie widzi. Niestety, nie ujmuję cię kamerą, ciotko. No. I przechodzimy teraz do ostatniego zbioru zdań, słów. Jest to mój ulubiony, z którym osobiście mam często problem. Jest to kissa, jest to sissa. Kissa, sissa. Pociągam. Więc ciągnę i losujemy zdania. Ciągniesz. Markus, Jowieta, Dukowa, Porem. To jest tego, co tam, co tego, tego, tego. To ładny jest, tak? Tak, to jest ten nie tłumacz tego. Studiuję w Finlandii. Ojej. Sia Finland. Siedrosa helikopter. Już co zrobi? Obłożył łapę na moją nogę i mnie tak tyka, wiesz, człowiek. Żyjesz? Człowiek. I nawet, że gapi się na mnie i takie... I tak robi, tak... O, podniósł się. Nie tykaj mnie w ten sposób, proszę. Markus, ja wiesz kissa. Markus, ja wiesz kissa. Już po niej sobie kolejki by było. O matko. Stakasz, Markus. Jedne jego oczy. Ci koledzy. Więc teraz przetłumaczę to, co Marta powiedziała w bardzo taki fajny sposób. Markus jest naszym kolegą, raczej moim kolegą, który aktualnie studiuje medycynę w Finlandii, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę pisać, bo Markus jest wolny. Wolny koń. Teraz przetłumaczę zdanie, które dała Tusia. Tusia da pierwsze słowo Markus, chce mi się sikać. Siusiać, czy tam wiecie, powiedz już sikać. I w drugiej, Markus chce się całować. Więc to jest taki, to są takie dwa słowa, na które bardzo trzeba uważać, co się mówi. Bo jeżeli na przykład powiecie, że ej się je, no jest kego patuła, no jest ka sisadar. To znaczy, że wszystkie dziewczyny, chodźmy, raczej wszystkie dziewczyny, uważajcie, teraz będę szła do łazienki, będę się całować. To może być takie, no dobra.
To jeszcze ujdzie, bo to może być, ale w takiej na przykład sytuacji, że do chłopaka, że pocałuj mnie, na przykład zamiast właśnie siść samej, powiesz mu kiss na pomej, na przykład jest takie w ogóle, naścigaj na mnie. To jest takie, naścigaj na mnie, okej. Dlatego my to mówimy tak, wiecie, tak typowo, uważajcie, nie? Zwłaszcza jeżeli mieszkacie w Szwecji, to znacie te słowa i pewnie wiecie, o co chodzi. Więc tak, to by było na tyle w dzisiejszym naszym zebraniu słów. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. To by było no właśnie na tyle, jeżeli by spodobało się Wam i chcecie więcej takich słów, bo ich jest naprawdę bardzo dużo, to zostawcie nam łapkę w górę, z chęcią nagramy taką część drugą tego. No i my z chęcią to nagramy. Mamy nadzieję, że podczas takiego oglądania Wy też sobie robicie herbatkę, bierzecie sobie ciasteczka, jecie sobie w ogóle. My mamy dzisiaj na stole, już możesz sobie wziąć. Biorę tylko, to ładnie jest. Dzisiaj mamy na stole tradycyjne ciastka, kanebule. To są tradycyjne szwedzkie ciastka i mamy ich w dwóch wersjach. Pierwsza to jest z miodem, lukrem i migdałami. A druga jest taka typowa, tradycyjna, jest to karmel. Jest to cynamon i posypka. Nazywa się to cynamon. Ogólnie to wszędzie, jeżeli właśnie spotykacie się kanebula, to znaczy, że to jest bułka cynamonowa, więc jeżeli nie lubicie cynamonu, to unikajcie. My osobiście lubimy. Jest to właśnie tradycyjne ciastko szwedzkie, które jeżeli jesteście Szwecji, macie na przykład, wiem, że w Ikei są sprzedawane i nieraz spotkałam się, że wiele osób nazywa to szwedzkie babeczki, więc polecam Wam tego spróbować, bo my osobiście bardzo lubimy. Nawet widać po Marcie. Tak, no właśnie. I to właśnie w naszym programie będziemy czasami coś pokazywać takiego typowego szwedzkiego, a jeżeli będziecie chętni, to na 100 tysięcy subskrypcji, bo to jest naprawdę bardzo trudne wyzwanie, zjemy surströmming. Jest to śledź kiszony. Na 100 tysięcy to będzie warte tego. Na bilion tysięcy. Nie. Na 100 tysięcy, wiecie, macie nas taką furtkę, na 100 tysięcy w odcinku Svenska zjemy surströmming, kiszonego śledzia, żebyście zobaczyli, jak otwieranie tego jest po prostu obrzydliwe, przez co trzeba to otwierać na zewnątrz, bo jest to worka na śmieci. Worku na śmieci, no właśnie. Niech nie, to będzie ten worek, żeby wyrzucić. Jeśli film Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie nasz kanał na dole, tak jak na zakończenie filmu macie nasze social media, czyli sociale mediale. I mamy nadzieję, że Wam się podoba i zostaniecie z nami na dłużej. I my lecimy, bo Leoza zje nam ciastka. Więc tyle, trzymajcie się, pa! Nasza ma... ja nie zauważyłam, że to już był telefon, cały czas sorki. Teraz, żeby nie było, no to ja potańczę. Będę normalnie polską już z powrotem, siema.